Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie wysokiej rady drwiąco mówili: innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze. Podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Na uroczystość Chrystusa Króla Kościół podaje nam do czytania i refleksji fragment Ewangelii opowiadający o ukrzyżowaniu Jezusa. Może się to w pierwszym momencie wydawać dziwne. Czy nie było innego, lepszego fragmentu podkreślającego dostojeństwo i majestat Syna Bożego? Być może, wybierając inny fragment, zniekształcilibyśmy orędzie Ewangelii. Jezus nie przyszedł na ten świat, aby być monarchą w ludzkim rozumieniu. Przyszedł, aby stać się sługą, ostatnim i najmniejszym ze wszystkich. Na Jego skronie wprawdzie nałożono koronę, ale była to korona upokorzenia i szyderstwa, wykonana z gałązek cierniowego krzewu. Zasiadł na tronie, wywyższony ponad ziemię, ale nie było to drogocenne krzesło ozdobione drogimi kamieniami, ale krzyż, drzewo hańby. Jezus jest królem i dziś każdego z nas zaprasza do współkrólowania z sobą. Jesteśmy przecież ludem świętym, królewskim kapłaństwem. Do naszej natury należy królować, ponieważ w naszych żyłach, po każdej komunii świętej, płynie Jego boska, królewska krew. Nigdy jednak nie zapominajmy, że królowanie w chrześcijańskim rozumieniu polega na panowaniu nad samym sobą i swoimi namiętnościami oraz na ofiarnej służbie na rzecz innych ludzi. Królować to znaczy dobrze czynić wszystkim bez wyjątku, aż do końca, aż po złożenie z siebie ofiary, jak uczynił to Jezus na Golgocie.